Street art to sztuka w przestrzeni miejskiej, często skłaniająca nas do przemyśleń czy wywołująca uśmiech. Nad Kaczawskiem miejskie krajobrazy nie obfitowały dotychczas przesadnie wiele takich dzieł, choć tu i ówdzie lokalni twórcy zaznaczyli swą obecność. To może się jednak zmienić na horyzoncie, pojawił się bowiem nowy artysta, jego znak firmowy to rower i ma już pierwszych recenzentów. No, to tragedia. Nie wiem, to jest sztuka jakaś chyba. Poszerzyć troszeczkę chodnik, wymalować i jest git, tak? A, czyli szukamy rozwiązania, musi być szerszy chodnik. No tak, dokładnie, żeby nie uszkodzić trawnika, tak? A może to jednak nie sztuka? Patrzenie na rower przy ulicy Lotniczej odświeża wspomnienia z seansów kina PRL-u. Stanisław Bareja byłby w siódmym niebie. Nie dotarliśmy do autorów odjeżdżającego dwukołowca, a szkoda, bo choć artysta ma prawo, by znaczenia swoich dzieł nie wyjaśniać, w tym przypadku aż kusi, by spytać o inspirację. Być może to fachowcy rodem z filmu Tadeusza Chmielewskiego, którzy malowali na miarę swoich możliwości. Ich wysiłek nie poszedł na marne, rower szybko przyciągnął bowiem uwagę legniczan, w tym szefa ZDM-u. W tej chwili trwają tam prace, za chwilę ta ścieżka będzie odsłonięta kompletnie, no i oczywiście będą musieli przyjechać i poprawić. Nie zapłaciliśmy im i dopóki nie zrobią, to nie zapłacimy. Ślad po Banksim z Legnicy zaginie zatem szybciej niż się pojawił. Szczęśliwcy mieli szansę zobaczyć go na własne oczy i uwiecznić na pamiątkę. Drogowcy o artystycznych zapędach w mieście już w przeszłości pracowali, jak choćby podczas budowy zbiorczej drogi południowej. Wtedy bubel zniknął równie szybko po dziennikarskiej interwencji. Tym razem ma być podobnie. Cóż, street art w odwrocie.